Proszę Państwa, proszę ciszej. Rozumiejąc w ten, a nie w inny sposób swoją misję. Proszę Państwa, proszę nie rozmawiać. Poglądów swoich członków. Dzień miesięcy na rzecz jakiejś hospicjum bodajże, tak? Tak. Pan doktor pewnie wiele dzieci ocalił przez hospicjum, jak zakładam. Dzisiaj nie mógł być z nami, ale pewnie pozdrawia zebrane tu osoby. Odchorował niestety, bo tak. Był na konferencji Nomen Omen, czego ci lekarz nie powie, w Mielicach. To była długa podróż niedawno dla niego. No i z tego powodu to za dużo ma jeden czas. Ale pokażemy mu, ile osób przyszło go wesprzeć. Pozdrawiamy doktora. Pozytywnie, że Sąd Najwyższy zgodził się również dla dziennikarzy obywatelskich na sesję na nagrywanie. Także będziecie mogli śledzić i zobaczymy, czy ta decyzja Sądu Najwyższego będzie dzisiaj korzystna. Dlaczego tu przyszliście wesprzeć doktora Jaśkowskiego? W obronie. Nie tylko w obronie, ale moim zdaniem najwyższy czas, by Sąd Najwyższy zajął stanowisko wobec dziejącego się bezprawia, które jest powszechne w izbach lekarskich. Izby lekarskie od lat niszczą najuczciwszych lekarzy wszelkimi metodami, nawet tych emerytowanych, do tego się posuwają. Natomiast chronią przestępców, to ja wielokrotnie udowodniłam i mam pełną dokumentację tego i każdemu chętnie pokażę. Ja w 2011, 12, 13, 14 zgłaszałam oszustwa wywodzenia na szkodę NFZ-u i pacjentów za procedury zanotowane lub opłacone w 100% z kieszeni prywatnej. Izby lekarskie udawały przez lata procedowanie. Na mnie trwał odwet. Nigdy nie wybaczę tego, co widziałam, co się dzieje w izbach. Natomiast chcę powiedzieć, że dzięki właśnie tym mafijnym stosunkom w izbach lekarskich poznałam najszlachetniejszych lekarzy, wspaniałych ludzi i za to izbę dziękuję. I życzę, żeby tacy Polacy, jak tu jesteśmy teraz w takim gronie, żeby tacy lekarze jak dr Jaśkowski, dr Martynowska, dr Bodnar, dr Martyka, świętej pamięci, dr Zbigniew Hałat, którego zaszczuli, nigdy im tego nie daruję. I do końca życia będę dochodzić sprawiedliwości i tego, by te izby wreszcie zostały pociągnięte do odpowiedzialności za permanentne łamanie prawa. Aby tak było. Co zawdzięczacie doktorowi Jerzemu Jaśkowskiemu? Może ktoś z Was zdrowie? Wiedza, temat, co się dzieje, bo dzięki doktorowi Jaśkowskiemu wiemy, że tak naprawdę co nas boli, co nam dolega, a co nam zagraża. Bo do tej pory bardzo dużo rzeczy było takich, które nam zagrażały, ale myśmy o tym nie wiedzieli. Wmawiano nam, że są dobre dla nas i pożyteczne. To dzięki doktorowi Jaśkowskiemu, którego pozdrawiam i my wszyscy pozdrawiamy, możemy się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda sytuacja z wieloma medykamentami i sytuacją w opiece zdrowotnej. To nam otworzyło oczy, że trzeba inaczej troszeczkę spojrzeć na to, bo niestety okres zbliża się taki raczej niepomyślny dla nas, a dzięki doktorowi będzie nam łatwiej żyć, czy bardziej uwagę zwrócić na to, co jest dobre dla nas, a czego unikać. Znamy alternatywę dla medycyny farmaceutycznej. No tak, bo nawet dzisiaj było powiedziane w telewizji, której ja nie oglądam, że zabraniają zdecydowanie używanie tej medycyny, tej takiej alternatywnej, nieprofesjonalnej, homeopatii. To tak od 30-40 lat ona, zapomniałem to w telewizji, homeopatycznej. Właśnie nie wiem na jakiej zasadzie. Tam występował taki pan profesor, który chyba już się całkowicie sprzedał telewizji i wszystko co mu każą, to powiedzą. Nie wyobrażam sobie, że nagle coś,
co było używane od wielu, wielu, wielu lat, a może dekad, nagle okazuje się, że jest niepotrzebne, nie wolno tego, wręcz on powiedział, że to jest zakazane, bo nie ma to ujął to prawie tak, jakby to, nie wiem, wskazywało, że... Ziobolecznictwo zakazują nie tylko hormonów, także... W wielu miejscach na świecie już jest zakazana hodowla, prawda, uprawa roślin leczniczych. Jest to w interesie wielkich korporacji. A chcę dodać, że jesteśmy ludźmi wolnymi i każdy ma prawo do wyboru profilaktyki i metody leczenia. Żaden skorumpowany łajdak po prostu nie będzie nam narzucał metod, którym lekarz się chcemy leczyć. Lekarz jest naszym doradcą, a to my podejmujemy decyzję. Dokładnie. Lekarz ma nas poinstruować o wszystkich korzyściach i zagrożeniach wynikających z podjętej terapii lub z jej zaniechania, jak również przedstawić nam alternatywy, możliwości, w jaki sposób, jakimi środkami i jak najtaniej możemy się leczyć. I to jest obowiązek lekarza. Czy mogę prosić o komentarz dla dzisiejszej sytuacji? Ja myślę, że moi przedmówcy bardzo dobrze wyrazili przyczyny, dla których tu jesteśmy. I myślę, że tak, że każdy normalny człowiek, warto, żeby wiedział, że tu się sądzi najlepszych lekarzy, w tej chwili jednego z najlepszych lekarzy. Warto, żeby więcej osób, naszych rodaków, rodaczek zapoznało się z biografiami, z tymi, co w ostatnich latach zwłaszcza czynili dr Jaśkowski, wymienieni dr Martyka, dr Bodnar, pani dr Martynowska i inni wspaniali lekarze, zwłaszcza zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Napiszcie sobie Państwo w internecie link psnln.org.pl. O, jeszcze lepiej. Bo oni czują się naprawdę, działają w interesie nas, Polaków. Dlatego .pl pewnie jest. To ja jeszcze chcę dodać o cenzurze prewencyjnej. Dlaczego właśnie środowiska, które mają wątpliwości do tego, co się dzieje obecnie w całym sektorze opieki medycznej, nie są dopuszczeni do głosu. Dlaczego w Radzie Medycznej, która działała przy rządzie, były osoby uwikłane w konflikt interesu, osoby sponsorowane przez koncerny medyczne? Dlaczego nas się po prostu knebluje? Istotne jest, aby trwała merytoryczna dyskusja oparta na doświadczeniu i wiedzy. A to, co się dzieje, jest po prostu totalniackim kneblowaniem lekarzy mających wiedzę, doświadczenie i odmienne zdanie od właśnie tych, którzy tak naprawdę są akwizytorami Big Pharma. I dodam jeszcze, że w obecnej sytuacji nie jest błędem w sztuce, jeżeli ktoś umrze zgodnie z procedurą. Natomiast jeżeli jest uratowany niezgodnie z procedurą, to wtedy już są zarzuty dla lekarza. To jest hańba, to jest kpina. Zobaczymy, co tutaj mecenasi. Dzień dobry, można podsłuchać. Nie, ja podsłuchać, nie, ja chcę nie, tylko... Ja tylko z mecenasem rozmawiam, na jakim paradzie te cholerne sądy, bo wiesz, no ja jestem w gospodarce, to za trudno to dla mnie jest. Pani mecenas też jest bliska do tematyka, tak? Bezwzględnie od początku. Wie pan, jako pierwsza mam dobrą rodzinę, żeby statystykę kojarzę. Wierzę pani doktora Jaśkowskiego też. Tak, oczywiście, nie wykonał z niego. Tak, uczelnia, koło. No dużo jest teraz, ponoć Bodnar ma kłopoty. No ja właśnie podziwiam mecenasy, to tych, którzy z... Wie pan, ja już bym nie dał, ja mam 72 lat. No prawda. No,
Także że po prostu nie wiem. Znaczy jestem po pracy, no i tak właśnie pan, ja sądzę, że była w tym czasie pana pewnie, bo zawsze społeczne sprawy, wie pan, 40 lat w oczekiwaniu na ponowne posiedzenie sądu. Tutaj pokazujemy Pozdrawiam wszystkich i trzymam kciuki za lekarza.